Słuchajcie, Ania przysłała mi w końcu licznik, ile tam miałem zużycia prądu, energii w styczniu. Powiem wam, że ciekawa. O, muszę nożyk wymienić, czyli wkład. Ciekawa sytuacja. Ten styczeń był cieplejszy według zużycia energii od stycznia w ubiegłym roku. W ubiegłym roku pompa wzięła mi 750 kWh. A w tym roku pompa wzięła mi 600 kWh, razem oczywiście ogrzewanie z wodą użytkową. Napiszę tutaj, będziecie może widzieli. Nie chcę mi się tam pokazywać, mam jakichś zapisków, srysków, bo to śmieszne. Mnie to śmieszy strasznie. Tyle poszło KWh w styczniu. Mniej też poszło się okazuje niż w grudniu, bo w grudniu poszło tam około 700, jak pamiętam dobrze. Musiałbym posprawdzać, a nie chcę mi się tam zaglądać. Ale tak mi się wydaje, że 700 albo nawet chyba trochę powyżej 700, jakoś tak. Czy 650, no mniejsza z tym. Ale ogólnie w styczniu pompa wzięła tego prądu na ogrzewanie i na wodę troszkę mniej. Czyli ogólnie okej jest. Panele wiadomo, że wyprodukowały całe chyba w styczniu 60 czy 70 kWh, więc dalej rewelacji nie ma. No troszeczkę lepiej jak w grudniu, bo w grudniu było to 30 kWh, to troszeczkę lepiej, jakby podwójna produkcja, ale to w ogólnym rozliczeniu nie ma znaczenia te parę kilowatogodzin. Czyli jeszcze styczeń był lipny, no niestety nie ma dobrej pogody, nie ma produkcji. I tyle, no nie ma co tutaj więcej wam bajek opowiadać. Ktoś tam może powiedzieć, że fajnie, że to nieduże zużycie, ktoś powie, że duże, ktoś inny powie, że źle. Ja jestem na przykład zadowolony, dopóki ta pompa się nie psuje, mam nadzieję, że będzie się nie psuła jak najdłużej, więc jestem zadowolony, zużycie nie jest duże, nie muszę się pilnować, czy tam ogrzewam se w nocy tylko, czy w dzień. Bo wiadomo, że te bufory teraz takie modne się stają. Tam gość ma ten bufor na dachu chyba z 20 kW paneli do tego. No niby tutaj jest z jednej strony tańsza jakby instalacja, ale do tego coś za coś i tyle. Jak ktoś będzie chciał bufor mieć, to pamiętajcie, że klimatyzacji już sobie nie założycie, bo klimatyzacja działa w dzień, czyli w drogich godzinach. Poza tym za rok lub za dwa pamiętajcie, że przejdziemy na rozliczenie godzinowe. Nie będzie żadnych tanich taryf ani drogich. Po prostu tyle, ile będzie cena kosztowała na giełdzie, tyle będziemy płacili za prąd. Także tutaj trzeba się myśleć, jeżeli jakiekolwiek ogrzewanie na prąd, to tylko do tego panele na dachu. No wiadomo, że teraz na razie trzeba poczekać, zobaczyć, jak to będzie opłacalność z tymi panelami, jak to tam wyjdzie. No wiadomo, że będzie gorzej niż te osoby, które w tej chwili założyły, gdzie kończy się okres tego jakby prosumenta, tak? Ale to tam pamiętajcie jedno, opłacał się olej, już się nie opłaca, opłacał się gaz, już się nie opłaca. Teraz promowany jest, że się opłaca prądem. Prądem też nie będzie się opłacało, jeśli nie będziecie mieli swoich paneli na dachu. Także tutaj pamiętajcie o tym najważniejszym. Może pokażę wam jeszcze przy okazji, co dzisiaj tam robię. I tyle, no nie ma co tutaj mruczeć. Takie zużycie, 600 kWh, oczywiście w opisie będzie, 600 kWh na miesiąc, plus oczywiście to, co już tam dom połknął, jakieś 200 kWh takie normalnego zużycia, czyli razem 800. No ale to jak mówimy o ogrzewaniu i o wodzie, no to było 600. Przy obecnej cenie nie wiem, ile nawet prąd kosztuje, bo nie dostałem rachunku żadnego jeszcze. Nie wiem, czy już 80 groszy, chyba był 70, teraz z 80 groszy jakoś, czy przeszło. No to by było no 6 razy 8, 480 zł. Jakbyśmy poszli w tanią taryfę, bo pamiętajcie, że pompę też sobie możecie poustawiać tak, że macie tanią taryfę, więc u mnie teraz tania taryfa już nie ma, bo tam ktoś mówi, że ma poniżej 30 groszy tanią taryfę. U mnie już takiej nie ma taryfy. U mnie jest 40 kilka groszy, więc jakbym miał w taniej taryfie powiedzmy pół na pół, no to bym 300 po 40 groszy, no to jest 180 zł, 300 po 80 groszy, czyli 300, 3 razy 8, 24, no i tam było 180, jak się dobrze policzyłem? Nie chyba.
3 razy 4 to jest 120 i 240, 360 zł. Nie ma tragedii, ale panele są na dachu, więc mnie nie interesuje zupełnie cena prądu. Zupełnie. Będę musiał trochę dopłacić, to dopłacę. Nie będę musiał, to nie dopłacę. I tyle w temacie. A z tymi buforami jeszcze raz pilnujcie się, bo się okaże, że za rok czy za dwa te bufory to nie będą takie super. Oczywiście, jeśli nie będziecie mieli na dachu paneli. Bo jak będziecie mieli panele, no to możecie założyć 20 kW pików na dach i też będzie ok, nie? Tylko że mi na przykład tak duża instalacja nie była potrzebna. Mi wystarcza 6 kW pików. A przy buforze, przy tym ogrzewaniem wodą, prądem, podgrzewana woda w buforze, trzeba, no zależy jaki dom macie, ale trzeba mieć paneli więcej, czyli mieć trzeba 10 kW pik minimum lub 15 czy 18. Zależy od budynku, ile potrzebuje ciepła, no i od tego, od powierzchni też. Chociaż pamiętajcie jedną rzecz, że duże budynki czasami potrzebują mniej ciepła niż te małe, bo po prostu są lepiej zrobione, lepiej zaizolowane, lepiej ocieplone, mają rekuperację i czasami duży budynek potrzebuje mniej ciepła od tego małego. Także dobra, kończę. Powiedziałem, co najważniejsze. 600 kWh zużycia. Panele wyprodukowały jakieś 70 kWh, także w zasadzie wcale. No i tyle w temacie. A teraz Wam jeszcze pokażę robotę. Jaką fajną się robi. Słuchajcie, wyłączyłem mikrofon na razie, więc będzie pewnie jakość dźwięku gorsza, ale no taką robotę teraz robię, jak widać, czyli ten rozwałkę. I co? Jeszcze tutaj zapomniałem Wam powiedzieć jednej rzeczy, że ja nie mam dojścia do internetu. Mam dosłownie dostęp do internetu 10 minut może, czasami 20 albo pół godziny, dlatego nie udzielam się w komentarzach, nie odpisuję. Zajrzę tylko, co tam się dzieje, rzucę na pocztę okiem. Mam problem z YouTube niestety pewien, może nagram Wam o tym i powiem, co tam się stało. I tyle, no i muszę tam się zajmować tamtymi rzeczami. Żeby wgrać film, to go zachodzę tam na górę do Black Forest Lodge. Wypełniam, wrzucam tam laptopa, wrzucam film i laptop tam zostaje mi na całą noc. A ja wracam sobie tutaj i się bawię, coś tam robię, tak? Wieczorami, ale niestety nie mam dojścia do internetu. Takie życie, niektórzy by bez internetu w ogóle nie dali rady żyć. My jakoś sobie radzimy, nie jest źle, no jakieś tam chwilowe dostępy do niego są. W telefonie oczywiście mam, ale przywalili mi chyba, nie wiem, za giga, nie wiem, 25 zł, jak będę chciał korzystać, także z telefonu też się nie korzysta z internetu i niech się pocałują gdzieś. A ja robię coś takiego. Czyli trzeba to rozwalić. Tu była oczywiście też ścianka, wiadomo, to było tak i tak to mniej więcej wyglądało z tyłu za ścianką. Trochę tu oczywiście jeszcze było wełny powsadzanej, żeby nie było słychać jednej, drugiej. Tu mamy zawory, to musi zostać. Rurki są plastikowe, pokazywane tam. Wszystko jest do wyrzucenia. Oczywiście tutaj jest mosiąc, jak widzicie. Także to się odzyska jeszcze, co po niektóre rzeczy. Cena teraz materiałów takich kolorowych metali jest bardzo fajna, więc można sobie się pobawić. Tu już mamy tak samo, więc też obcinamy tylko, aby nie minąć się z zaworami, bo tu mamy, tak jak widać, na tych rurach zawory. Żeby nam nie poszło, czyli za zaworami, jakby z tej strony, nie pomylić się. Wygląda
mój dzień. Praca. Demolka. Potem segregacja. Co gdzie ma iść. Plastik gdzie indziej, pianka gdzie indziej. A mosiąc, jeżeli jest mosiąc, do naszej skrzyneczki. Dobra, także trzymajcie się. Pozdrawiam, zobaczę, jak będę miał chwilę tam więcej dojścia do tego internetu. Ogarnę trochę komentarze, bo zupełnie nie wiem, co tam się dzieje, więc będzie ok. A jutro albo pojutrze nagram Wam dzień taki zwykłej pracy. Jak u nas to wygląda cały dzień. Jak zaczynamy, co robimy, co robi Darek, co robi Heniek, co robią Niemcy. Oni tam są oczywiście trochę mniej od nas tutaj, krócej pracują. Znaczy Niemcy, no jest jeden tylko Niemiec ogólnie. A drugi to Alban. Alban chyba nie przyjeżdża i jeszcze Chorwat jest, tak? Także w sumie to jeden tylko Niemiec tu pracuje. Plus my. Potem elektrycy, hydraulicy to już będą tak trochę bardziej niemieckie firmy. Tam mniej Polaków pracuje, ale też oczywiście pracują. No i tyle. Trzymajcie się, także życzę jak najmniejszego zużycia energii, czy to gazu, czy to węgla, czy to drewna, czy czegokolwiek. Żeby jak najmniej Was to kosztowało. Albo może powiem inaczej, żebyście byli ze swojego rodzaju ogrzewania po prostu zadowoleni. Na razie. Trzymajcie się.